komentarzu meczowym Daniel Świderski. Wow, 3 trafienia, znakomity występ. Tak, no fajnie, cieszę się, że udało się strzelić 3 bramki. Fajnie, że wygraliśmy ten mecz, bo wiedzieliśmy, jaki to jest ważny mecz. Kawał zdrowia cała drużyna zostawiła i gratulacje się należą wszystkim. A spodziewaliśmy się parę miesięcy temu, że będziemy mieć miejsce rywalizacja o miejsce na tak zwanej dziewiątce pomiędzy tobą a Marcinem Wróblem. Tymczasem od kilku spotkań obserwujemy wyśmienitą współpracę między wami. No fajnie, fajnie się to układa. Mówię, też się docieramy. Częściej jednak gramy jednym napastnikiem. Wiadomo, Marcin w jakiej jest formie. Także trzeba było uznać. Cieszę się, że ja też, jakby można to powiedzieć, się odblokowałem. Strzeliłem bramki, które dają nam ważne 3 punkty. No i oby tak dalej. No, byśmy częściej występowali na dwóch napastników. Wtedy, mówię, ta nasza siła rażenia ofensywna na pewno będzie większa. Ale podajecie sobie, asystujecie, dogrywacie i tu naprawdę jest spora wartość dodana dla bielskiego zespołu. Ale o co innego chciałem zapytać. Jesteś już kilka miesięcy w zespole bielskiego rekordu. Już za tobą kilkanaście zmagań w grupie trzeciej. Jak oceniasz poziom tej grupy trzecioligowej, bo masz doświadczenia z innych? Na pewno wszystkie są bardzo zbliżone. Przede wszystkim, zresztą tak jak w każdej lidze w Polsce, no każda drużyna z każdym może wygrać, nieważne z którym miejscem grasz. Myślę, że podobne są, podobny poziom jest zbliżenia. Dzięki za rozmowę i powodzenia na listopadowym finiszu. Dziękuję bardzo. Kuba, czy masz świadomość, ile ty broniłeś rzutów karnych już tej jesieni? Ile broniłem? No, licząc pogoń tej jesieni, to będzie już chyba 16. Sporo jak na jednego bramkarza. No, dość sporo, nie da się ukryć, że całkiem pokazała liczba. Była okazja, była szansa dzisiaj obronić 11 Macieja Tomaszewskiego. Była, niestety się nie udało. Gdzieś ta piłka mi się prześlizgnęła po rękawicy i wpadła. Tym bardziej szkoda, że rzuciłem się w dobrą stronę i miałem ją na rękach. No ale cóż, najważniejsze, że mecz wygrany i 3 punkty zostają u nas. Na kierunku Szczepana Muchy. A i fantastyczny pomysł rekordzisty, ale faulowany w tym momencie bez wątpliwości Daniel Świderski. I szansa na hat-tricka. Pewne, mocne, silne uderzenie rekordzisty. No właśnie, jak to wyglądało z perspektywy bramki, dzisiejsze zawody z wrocławską Śledzą? Momentami było trudno. Goście momentami mocno spychali was do defensywy. Były momenty, gdzie musieliśmy się przez dłuższy czy krótszy czas nisko bronić, ale chłopaki w obronie bardzo, bardzo dobrze sobie z tym radzili, bo tak naprawdę licząc, nie wiem, ile strzałów celnych było, większość na pewno była niecelnych, także z tych ich ataków nie wychodziło za wiele. Czyli spotkanie zdecydowanie na plus dla bielskiej defensywy, no z drobną usterką. Myślę, że tak, można to tak ocenić. Zatem kolejnych spotkań na zero z tyłu życzę na finiszu rundy jesiennej. Dziękuję bardzo. Przydałoby się jeszcze trochę tych na zero dołożyć.